Dzień dobry, witam Państwa na szkoleniu dotyczącym najnowocześniejszych, najnowszych metod marketingu hoteli, parków narodowych, ogrodów zoologicznych, ale także restauracji, miejscowości, spa, muzeów, pięknych obiektów w internecie. Tematyka szkolenia to ogólnie idea pomysłu City View, inaczej widok na miasto, ale oczywiście na wszystkie aspekty tego, co w mieście jest istotne, na infrastrukturę turystyczną, do której zaliczamy właśnie hotele. Geneza, przykłady dawnych rozwiązań, za chwilkę się nimi zajmiemy, wyznacznik wyjątkowości, idea i walory systemu, korzyści dla właścicieli i użytkowników, mało teorii, dużo praktyki. Na początek jednak przedstawię tutaj współpracowników. Pani Asia, która od Państwa przyjmuje pytania. Bardzo proszę, tam po prawej stronie w narożniku jest przycisk Zapytaj naszych konsultantów. Wystarczy wcisnąć. Można też oczywiście wysłać do nas maila, można zadzwonić. Po szkoleniu zapraszam najpierw tutaj tak na wysłuchanie tych informacji, obejrzenie prezentacji oraz pan Marcin. Pan Marcin, który realizuje właśnie tutaj tę prezentację, to szkolenie i jednocześnie obsługując cztery kamery w tym studiu, kamery zrobotyzowane, mikser, grafikę, elementy interaktywne. Zacznijmy może od dawnych metod i rozwiązań, bo City View miało swoją genezę. Proszę Państwa, ja kiedyś byłem przewodnikiem turystycznym. Przez wiele lat obserwowałem wycieczki wielu turystów, którzy zwiedzając miasto i cały nasz region zachodniopomorski, piękny przy okazji, zapraszam, mieli zazwyczaj wiele pytań, byli bardzo zainteresowani tym, co oglądają. I jednocześnie jako internauta od wielu lat, od początku internetu, obserwowałem rozwój między innymi webcamów. No i dawne idee to były właśnie typowe kamery widokowe, tak zwane webcamy. Te webcamy oczywiście są znane do dzisiaj, ale to już było lata temu, kiedy powstały. Cóż, no statyczne webcamy, takie te pierwsze, do dzisiaj pokutujące w internecie, cała masa tego jest. No, prezentowały zazwyczaj jedno ujęcie, statyczne, dość nużące prezentacje na dłuższą metę, zazwyczaj bez dźwięku, niestety, tu ubolewamy też. I monotonny dość przekaz był tych prezentowanych treści. Tu pokazujemy akurat zachód słońca, tak, ale oczywiście różne były możliwości, nie zawsze takie ciekawe widoki. Tutaj mamy pokaz troszeczkę już urozmaicony, piękny widok na lotnisko, ale akurat żaden samolot wtedy, kiedy na to patrzyliśmy nie, i nagrywaliśmy ten kawałek, nie przelatywał. Plaża, częsty widok, tak? Też monotonny przekaz treści, niewykorzystany potencjał współczesnego internetu, niewykorzystane możliwości, niesamowite możliwości. Tutaj mamy widok dostępny z hotelu, niedaleko nas, Marine Hotel w Kołobrzegu. No nie byłem tam jeszcze, natomiast wirtualnie można powiedzieć, że byłem. Na głównej stronie próżno szukać tutaj webcama. Trzeba sobie troszeczkę zadać trudu, a mianowicie przewinąć. I jak tutaj wytropimy, tak, tutaj są nawet dwie kamery. Bardzo gratulujemy tutaj właścicielowi hotelu, tak, fajny pomysł. Oczywiście kamery ruchome. No jeżeli już, to kamery ruchome mają największy sens. Kamery z zaprogramowanym takim, taką trasą, no są to kamery monitoringowe, no pozostawiają jakościowo do życzenia, to nie są kamery telewizyjne. No troszkę to nie jest to, co nam chodzi, co my możemy osiągnąć przy pomocy kamer telewizyjnych, które Państwu właśnie proponować będziemy dzisiaj. Tutaj jest widok na kawiarnię, no też fajne, prawda? No niewykorzystany potencjał. Tutaj pokazujemy drugą kamerę. Popatrzmy, widok na plażę. No, trochę za mgłą i wszystko jest za mgłą. Jakość przekazu wyjątkowo niska, no troszkę nieporozumienie. To wszystko można zrobić lepiej. Jak? No i to dzisiaj właśnie będzie tematem naszych, można powiedzieć, zajęć. Jak zrobić, żeby taki potencjał można było wykorzystać? Promocja ogrodów zoologicznych, możliwość oglądania zwierząt na żywo. Proszę Państwa, no, przepiękne widoki, tak? Wspaniałe. Ale jak to zrobić? Prezentacja różnych gatunków zwierząt, a to aktualny widok pokazywany przez kamerę. Oczywiście znowu tutaj mamy przygotowany, no na przykład zoo Warszawa. Tak, poprzednią stronę możemy zamknąć. Jesteśmy kamery online. Zapraszamy do oglądania na żywo. Co my tu widzimy? No jest pełna, tak, cała czysta strona, blank można powiedzieć. No fajnie, niestety nie widać. Ani na tym obrazie nic nie jest namiksowane, co oglądamy. To tylko mamy, że pomieszczenia jak szympansy, goryli i żyrafy, lokatki. Co tutaj widzimy? No trzeba się dopiero przyjrzeć. Live to jest chyba ten firma, która to nadaje, tak? Aby oglądać dowolną kamerę bez przełączania, kliknij tu i wejdź na Facebook. O, proszę Państwa, tak, możemy sobie na Facebooku zobaczyć te kamery.
Pomagam żyrafom. No pomagamy. O, PKO Bank Polski, sponsor, fajnie. Tutaj goryle, tak? Oglądamy goryle, to już wiemy. Czy jest coś więcej opisane? No niestety nie. No, jakieś komentarze możemy zobaczyć, zostawić komentarz, jak to na Facebooku. Fajnie. Tutaj pokaz, no jakieś techniczne kłopoty widzę z tym przekazem są. No naturalnie trzeba by nad tym było popracować. Tutaj widzę, że można się przełączać między kamerami. Brakuje informacji ogólnie, co my tam widzimy, po co, tak, co się tutaj dzieje. Tutaj proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie, akurat na tej stronie, mamy bezpłatny audioprzewodnik. Co to znaczy? No, klikamy i się dowiadujemy. I tutaj możemy wystartować, tak. Słychać w tle dźwięk. Pani przewodnik opowiada, opowieść zaczyna, tak? Nasz o sobie. Ogród to pięknie, bez wątpienia jedno wspaniale. z najchętniej odwiedzanych Tylko miejsc stolicy. Dlaczego to nie jest powiązane? Został otwarty dlaczego dla zwiedzających już w 1928 roku na żywo, z i od samego początku informacjami namiksowywanymi? Jak to wszystko powiązać? Jak to połączyć? Zresztą. Dlaczego to jest osobno? Właśnie temu celowi, proszę Państwa, służy CityView, zoologiczna własna telewizja. Przejdźmy do następnych tutaj plansz. Zastosowanie dawnych łebkam, na przykład dla zwierząt, tak? Jeśli już jesteśmy przy ogrodzie zoologicznym, to też dzikie życie, tak? Tutaj między innymi też o kotki, jakiś tam bardzo ulubiony temat w internecie. Bociany, bardzo znane tutaj Państwu widoki, tu pan realizator w międzyczasie tak pokazuje też inne jakieś takie ujęcia, które tutaj zarejestrowaliśmy dla Państwa parę dni temu, przygotowując te prezentacje. No są to oczywiście typowe, dawne zastosowania, znane już od lat. No trochę nużące, tak? Prezentacja w różnych porach. Ciekawe wydarzenia z życia zwierząt na żywo. Taka jest idea. Armatorzy promów posługują się właśnie promami. Pięknie tutaj można zobaczyć promy w różnych sytuacjach. Piękne rejsy takimi krążownikami, pasażerskimi statkami w pięknych miejscach na świecie. Wypływający w rejs. No jedyna szansa, kiedy ta kamera jest w porcie, kiedy obserwuje ludzi na pokładzie, machających tam do wszystkich, wypływających i radosnych z tego powodu. Armatorzy promów mają wielką szansę tutaj przy pomocy takich telewizyjnych kamer pokazywania tej radości, no i przy okazji promowania. Co robią? Tylko pokazują prom. A przecież można tu wplatać treści marketingowe, nakładać różne informacje, kiedy następne bilety, gdzie można kupić, w jaki sposób, gdzie zarezerwować, dlaczego to jest takie tanie, ofertę promocyjną wpleść tutaj, prawda? Czyli no, ogromny niewykorzystany potencjał, a są duże ilości widzów. To są marzenia, proszę Państwa. Kto z nas nie marzy o pięknych rejsach po Morzu Śródziemnym, po okolicach, prawda, między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, przepłynąć wyspy Bahama. Przepiękne rejsy, na które oczywiście zapraszają wszyscy armatorzy tamtych statków krążących po tamtych okolicach, ale też i u nas, tak, rejsy promowe. Zapraszamy skorzystanie z takich kamer, aż się samo prosi, i z takich systemów CityView, zamiast właśnie tych dawnych rozwiązań. To są wszystko, to co pokazujemy, to są stare rozwiązania. Zachęcamy do wykorzystania tego w nowoczesny sposób. CityView Live tak naprawdę to jest własna telewizja, telewizja nadająca na żywo w internecie. Telewizja brzmi dumnie i szeroko. Tak naprawdę telewizja to chodzi o to, że mamy po prostu kilka kamer, zacznijmy od jednej, ale najlepiej kilka. Taki system, który potrafi z tych kamer obraz nadać do internetu. I my podpowiadamy, to nie tylko to, jeszcze oprogramowanie, inteligentne oprogramowanie, które potrafi połączyć nie tylko obrazy na żywo, ale także atrakcyjność przekazowi temu nada, walor informacyjno-edukacyjny, zabawowy, że będzie można tym sterować, że będzie można tutaj dać coś z siebie, interaktywność jednym słowem. Wiarygodność, że naprawdę jest na żywo, czyli przy pomocy kamer zrobotyzowanych można je sterować. Tu taki przykład kamery zrobotyzowanej. My się nimi tu w studiu posługujemy, proszę Państwa. Tak, tutaj w studiu są tylko kamery zrobotyzowane, cztery kamery zrobotyzowane, ujęcia z różnych stron. Tym wszystkim zawiaduje jeden człowiek, a w przypadku tutaj akurat pan Marcin, dziękuję panu Marcinie, a jednocześnie tak naprawdę to można też to zautomatyzować, tę obsługę właśnie w przypadku takich systemów typu CityView. Realizatorem takim jak tutaj rolę pełni pan Marcin staje się widz. Interaktywnie steruje w prosty sposób. Jak? Zaraz to pokażemy. W każdym razie bardzo wdzięczne to jest, bardzo satysfakcjonujące, bardzo miłe odgłosy mamy od wszystkich użytkowników. Dochodowy kanał reklamowy. Jak najbardziej. Dlaczego? Proszę Państwa, no przecież wszystko, co robimy, jest reklamą. Każdy, kto cokolwiek mówi o sobie, można powiedzieć, że się troszeczkę też reklamuje, promuje się. My pokazujemy rozwiązania, które wykorzystują główne zmysły. Wzrok. Przede wszystkim jesteśmy wzrokowcami. Maksymalnie wykorzystujemy potencjał internetu.
To są te główne powody, dla których należałoby wybrać właśnie taki system. Idea to jest po prostu serwis internetowy w formie wirtualnego przewodnika. Interaktywna formuła rzeczywistości rozszerzonej, niezwykle teraz modnej. Rzeczywistość rozszerzona. Maksymalne wykorzystanie tej interaktywności. Interaktywność, proszę Państwa, to jest to, czego wszyscy oczekujemy, kiedy gdzieśkolwiek idziemy na spotkanie, no ono jest interaktywne. Mogę podać rękę, mogę coś zamówić, mogę zjeść tak z kimś razem. Dostępność ogólnoświatowa, całodobowa. Zastosowanie telewizyjnych kamer zrobotyzowanych, kilka razy będziemy tu do nich wracać, zamiast przestarzałych już webcamów. Przestarzałych niestety, proszę Państwa, bo one wymyślone zostały kilkanaście lat temu. I od tamtej pory, można powiedzieć, niewiele się zmieniło. I to zastosowanie to idzie taką siłą rozpędu. Ja bym powiedział, jest to energia bezwładności. Jak pociąg, który po prostu rozpędzony jeszcze będzie jechał, jeśli go nie wyhamujemy, albo nie skierujemy na inne tory i nie nadamy mu nowego pędu. Te webcamy to często są kamery monitoringowe. Proszę Państwa, monitoring służy do czegoś innego. Tak naprawdę monitoring służy do podglądania, czy nas nie okradają, czy samochód stoi we właściwym miejscu na parkingu. To nie są kamery turystyczne. Inaczej widzą rzeczywistość. Zupełnie do czego innego zostały pomyślane. My proponujemy Państwu zastosowanie kamer telewizyjnych, które są zbudowane dokładnie na wzór ludzkiego oka. I optymalnie mają patrzeć tak właśnie, jak człowiek to widzi. Bo już w latach 60. Marshall McLuhan, taki teoretyk telewizji, stwierdził, że tak naprawdę kamery to przedłużenia naszych oczu. Uszy to przecież są mikrofony, więc mikrofony to przedłużenia naszych uszu. I tak jest rzeczywiście, proszę Państwa, to jest teoria, która no, trudno jej zaprzeczyć, tak, w jakikolwiek sposób. Monitoring. Zostawmy monitoringowe kamery, zacznijmy robić własną telewizję. Telewizyjne kamery zrobotyzowane tak naprawdę to, proszę Państwa, najlepsi pracownicy. Płacimy tylko raz, kupując taką kamerę, potem zarabiamy, wykorzystujemy wiele, wiele lat. Zadowalają się niewielką ilością energii. Bez sprzeciwu wykonają każde polecenie. Nie trzeba do nich nic mówić. Naciskamy tylko, to pan realizator pokaże. Kamera w każdej chwili się może błyskawicznie przemieścić, tak jak widzimy tutaj, tak? Pan realizator decyduje tylko, dokąd kamera ma pojechać. No i nie trzeba do nich mówić proszę. Niektórym to ciężko przychodzi. W związku z tym też tak podpowiem, tutaj w żartach oczywiście. Telewizyjne kamery zrobotyzowane mają możliwość pełnego sterowania, programowej integracji z multimediami dzięki oprogramowaniu CityView Live, które tutaj za chwilę pokażemy w działaniu. Precyzja działania niesamowita, proszę Państwa. To jest po prostu, no to są w większości oczywiście japońskie konstrukcje, tak, niesamowicie precyzyjne. To są roboty. To są roboty o bardzo wysokim stopniu precyzji. Wykorzystywane przez telewizję na świecie często jako kamery pogodowe. Zwróćmy uwagę, że takie wiele telewizji, u nas na przykład TVN Meteo, ale nie tylko, praktycznie każda telewizja ma swoich kilkanaście, kilkadziesiąt nieraz kamer rozrzuconych po całym kraju i tak jest we wszystkich krajach na świecie, że to są takie kamery pogodowe, właśnie kamery telewizyjne, nie monitoringowe. Źródło materiału wideo, cytowalność. Co to jest takiego cytowalność? To też jest pojęcie, które tutaj proszę sobie zapamiętać, jeśli ktoś z Państwa go nie zna. Otóż wasze ujęcia, efektowne ujęcia, fajne ujęcia z kamer zrobotyzowanych, z takiego nowoczesnego systemu, z lektorem, z napisami, z waszymi informacjami, mogą zostać nagrane. Mogą zostać nagrane przez telewizję. I telewizje mogą to zacytować we własnych programach, czyli zacytować. Właśnie to jest ta cytowalność. Cytowalność, inaczej, nagraliśmy coś, co ktoś pokazał w sieci dla nas. Pokazujemy my jako telewizja duża, TVP, TVN, Polsat, tak? I w tym momencie państwa hotel, restauracja, ogród zoologiczny, no istnieje na wiadomościach oglądanych przez kilka milionów ludzi jednocześnie. Ogromne znaczenie ma to marketingowe, promocyjne przy okazji, tak? I nic za to nie trzeba płacić. Im więcej państwo takich materiałów dostarczycie, tym chętniej będą tamte telewizje z tego korzystać. Ale trzeba im dać szansę. Trzeba mieć własny taki system telewizyjny, który pomoże, który pozwoli na to, żeby zarejestrować to, co Państwo macie najfajniejszego, najcenniejszego u siebie do pokazania. Właściwe momenty, przypominam, te webcamy, zapomnijmy o nich, tak? Obraz z webcamów często to jest znacznie uboższy walor, tak? Praktycznie bardzo słaby efekt reklamowy w porównaniu do możliwości, o tym mówię. Kiedyś było to fajne, dzisiaj, kiedy przyszły nowe czasy, już mamy znacznie lepsze możliwości, bo tam te kamery, te webcamy nie wykorzystują niesamowitego potencjału multimedialnych środków. A człowiek to jest właśnie taka istota, że poszukuje więcej. Jeśli coś widzi, chciałby się usłyszeć, dowiedzieć się.
Ja, proszę Państwa, wiele lat byłem przewodnikiem turystycznym po między innymi całym województwie tutaj i obserwowałem zachowanie ludzi i po prostu skojarzyłem, jak to wygląda, czego ludzie oczekują, czego szukają. Nie zadowalają się tylko widokiem z okien autobusu, samochodu czy z pierwszej wycieczki. Wnikają, chcą wiedzieć, co to jest, co tam się stało, co to było, dlaczego to jest takie znane, sławne. Interesują się swoim tym otoczeniem, zwiedzając, chcą wiedzieć nieraz jak najwięcej. Rzeczywistość rozszerzona, o której dzisiaj będziemy kilka razy mówić, to właśnie na to między innymi pozwala. Porównanie systemu takiego City View, który za chwilę zaprezentujemy, z typowych kamer typu webcam, no przemawia jednoznacznie na korzyść oczywiście systemu City View, bo tutaj integrujemy obrazy z multimediami, z lektorem, co za chwilę zobaczymy, wkomponowujemy ujęcia na żywo w prezentacje, atrakcyjne formy dla treści promocyjnych, ubieramy nasze treści marketingowe, promocyjne, ale też edukacyjne w jedną taką piękną, atrakcyjną, telewizyjną formę, zrozumiałą dla wszystkich. Optymalnie wykorzystujemy do marketingu ten system. No i wysoka jakość, płynność obrazu, to też tutaj wiele kamer PTZ takich webcamowych już też to ma. Korzyści dla właściciela systemu bardzo duże. Za chwilkę na tym się skupimy. Teraz wystartujemy z pokazem takiego przykładowego naszego systemu. Proszę Państwa, City View Live. Zacznijmy dzięki od za chwilę znajdziesz takiej się strony. Szczecinie. Tak, jesteśmy na stronie Szczecin Live. Ale poczujesz, i tutaj jest taki przykładowy system. Tu go na razie zatrzymam, tak, bo za chwilę ten film tutaj Państwu wyemitujemy. To taki króciutki, tutaj jest instruktażowy film, który nagraliśmy. Bardzo proszę o wyemitowanie tego filmu. Witam na pierwszej w Europie interaktywnej stronie systemu City View Live. Dzięki niej za chwilę znajdziesz się w Szczecinie. Przeniesiesz się wirtualnie, ale poczujesz, że naprawdę tam jesteś. To, co zobaczysz na tej stronie, będzie na żywo. Wpisz swego maila, a będziesz mógł odwiedzać tę stronę bez logowania. Wybierz jedną z kilku metod zwiedzania Szczecina. Oglądaj interesujące prezentacje głównych atrakcji turystycznych. Oprowadzą Ciebie po nich na żywo przewodnicy. Wśród wielu niezwykłych miejsc w Szczecinie czekają na Ciebie też słynne Wały Chrobrego. Udaj się na wirtualny spacer na żywo po okolicy. Przy pomocy telewizyjnych kamer zobaczysz wiele ciekawych obiektów. Każdy jest dobrze opisany, a więc się nie zgubisz. Wybierz dowolny obiekt z galerii ujęć live. W każdej chwili możesz też sterować zdalnie kamerą bez ograniczeń. Jak? Najedź myszką na okno wideo pośrodku ekranu. W prawym górnym rogu pojawi się mały obrazek. Dociera wprost z kamery, bez opóźnienia. Na nim naciśnij na chwilę jedną ze strzałek. To kierunki ruchu. Im bliżej środka naciskasz, tym wolniej obróci się kamera. Tak samo steruj też zbliżeniem i oddaleniem, czyli zoomem. Na Twój wybór czekają też tematyczne scenariusze w prawym dolnym rogu. Wybierz jeden z nich, kliknij i usiądź wygodnie na kilka minut. Tu także dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Pod oknem wideo wyświetlane są ciekawostki o aktualnie oglądanych obiektach, zdjęcia, filmy, linki. Wszystko dzieje się na żywo. W prawym górnym rogu zobaczysz zegar, który informuje, ile czasu masz jeszcze na sterowanie. Jeśli spodoba Ci się jakieś ujęcie i będziesz chciał je zapamiętać, naciśnij na ten przycisk w lewym rogu ekranu wideo. Teraz możesz zdjęcie zapisać na swoim komputerze, a także wysłać z własnym komentarzem na Facebooka. Czasem będziesz musiał poczekać na sterowanie. Ile, to pokaże zegar po lewej stronie. W tym czasie możesz odwiedzić też inne strony serwisu. One również zawierają wiele ciekawych informacji o Szczecinie. A teraz kliknij na przycisk poniżej i ruszaj w miasto. Najnowocześniejsza metoda wirtualnego zwiedzania City View Live TV oraz miasto Szczecin czekają na Ciebie. Możemy zacząć zwiedzać wirtualnie. No i cóż my tutaj, proszę Państwa, mamy? Mamy możliwość wejścia na stronę, która jest stroną w pełni interaktywną, na wiele różnych sposobów. Więc no, najprostsza taka metoda sterowania tutaj tą kamerą to jest na przykład no, bezpośrednio oczywiście. To już tam na niektórych stronach internetowych też to jest. Tak, możemy sterować kamerą bezpośrednio. W tej chwili tam bardzo piękne słoneczko nam przyświeciło, aż miło popatrzeć. No i tutaj pierwsza rzecz, którą już tutaj mamy. Mamy po lewej stronie hotel, tak? Możemy sobie ten hotel, to jest akurat hotel Focus na Wałach Chrobrego, reprezentacyjnym miejscu Szczecina. Ja sobie mogę do tego hotelu niejako, można powiedzieć, dojechać, tak? Wirtualnie, czyli do tej kamerą mogę prędkość regulować, to co przed chwilą widzieliśmy. Oczywiście zobaczę ten hotel z zewnątrz, zobaczę też, gdzie on jest, ale mogę też ten hotel znaleźć na różne sposoby. Na przykład mogę ten hotel zobaczyć tutaj. Hotel Focus, tak, znajduje się w zabytkowej kamienicy, parę informacji.
i automatycznie mogę ten hotel namierzyć przy pomocy kamery i tego ujęcia, tak? Tutaj proszę bardzo, kamera się sama ustawiła. Gdziekolwiek kamerę ustawię i zobaczmy teraz, gdzie się znajduje ten hotel. Zobaczmy całą panoramę Wałów Chrobrego, najpiękniejszej okolicy Szczecina. Wróćmy do... O, proszę bardzo, tak? I kamerę ustawiliśmy z powrotem na ten hotel. Proszę zwrócić uwagę, że my w tej chwili sterujemy kamerą bezpośrednio. Co to znaczy bezpośrednio? No, sterujemy wybierając konkretne ujęcia. Tych ujęć może być dowolnie dużo. Jeśli kamera jest zamocowana wysoko albo w fajnym miejscu, to naprawdę tego będzie sporo. I każde z tych ujęć, tak, można tutaj opisywać na różne sposoby. I oczywiście do tych ujęć można dojeżdżać. Ale ponieważ byliśmy przy hotelu, z czego się składa taka typowa prezentacja? Możemy w prezentacji pokazywać filmy. Tu jest ujęcie na żywo, proszę zwrócić uwagę. Tak, możemy pokazywać filmy. Możemy też tutaj film ilustrować na dole taką dodatkową informacją. Możemy tych prezentacji przygotowywać wiele. Na żywo możemy przygotować prezentacje z filmami, z animacjami. Jakie są teraz zalety, tak, takiego rozwiązania? Popatrzmy tutaj na zwykłe inne kamery. Tradycyjne webcamy akurat tutaj w Szczecinie zgromadziliśmy na tej stronie. Przykład. Widok na Jasne Błonia z Urzędu Miejskiego. No jest widok na Jasne Błonia. No zero informacji tak naprawdę, co to są te Jasne Błonia, co my tu widzimy. To nie jest ujęcie na żywo w ogóle, tak? To jest zdjęcie, czyli tutaj no nie mamy się co czarować, tak? To jest po prostu, to są zdjątka, czyli takie style. No tutaj też nie jest ujęcie na żywo, też zero informacji, widok z gabinetu prezydenta miasta. Te opisy to myśmy dodali, że to piękna szczecińska aleja, to są nasze opisy tu na tej stronie, bo tak naprawdę jak Państwo widzą na oryginałach stron, często użytkownicy tych kamer po prostu je traktują tak, no po macoszemu bym powiedział. Tutaj jest opis, no tu jest jakiś opis, tak, o, to jest na katedrze, ale też nie widzimy, to są dawne właśnie rozwiązania, no nie widzimy na tych webcamach, tak, co tutaj jest takiego, co warto by było, na co warto było zwrócić uwagę. Jak pokazuję, tak? Kilka sposobów, tu jeszcze można całe takie podróże robić na dole, tak? Tutaj, no oczywiście te zdjęcia można wrzucić na Facebooka, tu są różne rozwiązania możliwe, tak? Możemy tutaj komentarz, możemy odświeżając zdjęcie, tak? Aktualne zdjęcie zasejwować, na dysku zapisać, wysłać na Facebooka, tu się podpisać ładnie, tak? Później te komentarze mogą się tutaj pojawić na tej stronie razem ze zdjęciami. No oczywiście możemy też dodatki dorobić na stronie, możemy to wszystko wkomponować. Design, layout, kolorystyka, wszystko jest możliwe. To Państwo decydują, co chcecie tutaj pokazywać, co chcecie emitować, co chcecie, jakie treści chcecie wplatać, co ma mówić prezenter w czasie, no na przykład muzeum tutaj przedstawia się też, tak? Muzea też oczywiście bardzo pięknie można tutaj promować. I ujęcia na żywo. To jest rzeczywisty wygląd w tej chwili, tak? Sytuacja, jaka jest w tej chwili, powiązane razem z ujęciami ze zdjęć, z różnych pór roku, w różnych sytuacjach. Scenariusz możemy budować w bardzo łatwy sposób. Proszę Państwa, piękna wyobraźnia tutaj podpowiada już różne scenariusze. Tu jest miasto, ale to może być park narodowy, to może być widok z hotelu na hotel, z hotelu na zewnątrz, tak? Pokazujemy różne miejsca, które z tego hotelu widać, skupiamy się na nich, a przy okazji piękny marketing. No i te ogrody zoologiczne, gdzie widzieliśmy osobno dźwięk, osobno wizję, ale aż się prosi, żeby to połączyć, powiązać, pokazywać. Więcej się dowiedzieć, co to za zwierzątka, co to za piękne szympansy, troszkę o nich się dowiedzieć właśnie. To, co mówi przewodnik, połączyć. To wszystko łączy system CityView. No, pokasujmy tutaj tamte wszystkie inne strony, bo już tutaj nam są niepotrzebne. Teraz ta strona, ona może być promowana na tysiące sposobów. Mamy przykład takiego serwisu Looker Webcam Travel. Ten serwis, tam przedwczoraj zarejestrowaliśmy tutaj tę kamerę, która filmuje do Szczecin Live. I proszę Państwa, tutaj jest cały pokaz się już zrobił od tamtego czasu, przez kilkanaście godzin. Jak tutaj widać, różne pozycje kamery, różne godziny, tak, zarejestrowane, widoki, no przepiękne. Proszę Państwa, piękna promocja Waszych miejsc, miejscowości, hoteli, spa, muzeów. Dobrze wypozycjonowana kamera jest w stanie pokazać bardzo wiele obiektów atrakcyjnie. Ten serwis Looker, tak. Dla porównania, stare rozwiązanie takie tutaj, które kiedyś było niby interaktywne i proszę popatrzeć, jaki pozostawia niedosyt, tak? Powinny oczywiście takie kamery być, no ale to już jest do historii. To jest z kamery monitoringowej widok,
z kamery monitoringowej widok tutaj z Muzeum Narodowego w Szczecinie. No się włączają jakieś tam, czy chcemy zabezpieczyć i tak dalej. Oczywiście to jest dramat, to nikt tego nie lubi. No ale pokonaliśmy te zabezpieczenia, bo też mieliśmy tu kłopoty, żeby uruchomić tę kamerę. Ale no udało się, na szczęście. Przypuszczam, że wielu tutaj użytkowników po prostu nie przechodzi przez te trudne próby. No i to jest widok z tamtej kamery. No widzą Państwo, no potężna różnica, tak? I w jakości, i obrazu. Jest dość ładna pogoda w tej chwili w Szczecinie. No a tutaj, tak sobie. Coś tu możemy wybierać, tak? Jakieś tutaj automatyczne wielkości. Możemy tutaj sterować, tak? Digital zoom, control, tak? Mamy tutaj jakąś kontrolę. Możemy jakiś preset sobie wybrać. Mamy zero informacji o tym, co tutaj widać, tak? Co to jest? My to wszystko przekazaliśmy przy pomocy lektora, grafiki, animacji. Tu tego nie ma. Także no po prostu to już do historii przechodzi. W momencie, kiedy mamy takie możliwości właśnie jak system CityView, do którego serdecznie zapoznania się z tym systemem Państwa zachęcam. Korzyści dla właściciela systemu. Wysoka skuteczność reklamowa. Proszę Państwa, tam każda prezentacja tak naprawdę to jest reklama. Promocja, marketing. Oprócz tego można przyjmować reklamy do emisji w trakcie takich pokazów. Mało tego, użytkownicy mogą płacić. Pamiętajmy o tym, że lunety kosztują, tak? Maksymalne wykorzystanie najnowszych możliwości w marketingu sieciowym, bo ten link potem idzie przez media społecznościowe. No i nowocześniejsza forma autopromocji buduje wizerunek. Swobodnie Państwo kreują treści, formę. No globalny zasięg wydaje się oczywistą sprawą. Interaktywna formuła telewizyjna, to jest to, o czym tutaj mówimy. Zachęca do wielu powrotów na tę stronę, na stronę systemu, pokazując innym. Zobaczcie, fajną stronę znalazłem. Ludzie, marketing szeptany. Każdy nowy gość serwisu to Państwa potencjalny klient, czego Wam serdecznie życzymy. Jak największej ilości klientów zwiedzających, odwiedzających. Nie tylko strony internetowe, ale to też jest ważne. Tam też może być przekaz. Jeśli zarabiacie, to za pieniądze, ale też sponsorzy, prawda, są zadowoleni. Tam widzieliśmy na stronach ZOO między innymi bank PKO, tak? Ufundował, podejrzewam, kamerę. Jak najbardziej. Dlaczego nie system, tak? Tu jest kolejny krok naprzód. Zachęcam do niego. Zamieszczanie treści reklamowych w sposób niezauważalny dla odbiorców, bo o to chodzi. My nie lubimy takich reklam agresywnych, ostrych. Nie lubimy, jak ktoś nam na siłę coś wciska czy sprzedaje. Ale delikatnie jak najbardziej. Lubimy być informowani. Dynamiczny wzrost popularności dzięki tym mediom społecznościowym, ten temat poruszaliśmy. Aktualność, wiarygodność przekazu, pozytywny wizerunek właściciela systemu, tak? To jest to, o co nam wszystkim tutaj najbardziej chodzi. Nośnik skutecznej reklamy to źródło dodatkowych dochodów, całodobowe działanie, źródło adresów e-mail. Bo ja przed chwilą wpisałem e-mail, tak jak tutaj Państwo, którzy będziecie to odwiedzać, tę stronę przykładową. Może być, nie musi. Demonetyzacja, czyli no, w jaki sposób zamienić tę ideę na pieniądze, bo dla wielu to jest oczywiście, musi się jakoś system zwrócić. Tu się zgadzam. Jak to zrobić? No, interaktywna formuła, atrakcyjna. Ilość gości oraz długość obecności na stronie to jest skuteczny po prostu, dzięki skutecznemu marketingowi przeradza się w liczbę waszych klientów, osób, które odwiedzą wasz hotel, restaurację, spa, odwiedzą waszą miejscowość. Zachęta dla reklamodawców. Ogromna. No i profity z reklam, tak? Można przyjmować reklamy nawet innych firm, ośrodków wypoczynkowych w pobliżu, tak, jakichś miejsc, które też równolegle mogą współpracować. Dla gości serwisu korzyści oczywiste. Zanim przyjedziemy w dane miejsce, już nas przewodnik trochę oprowadzi, już troszeczkę liźniemy tej wiedzy, a przy okazji otrzymamy istotne dla nas, z punktu widzenia też właścicieli systemu, informacje. Maksimum informacji w jednym miejscu i to informacji podanej w nowoczesny, multimedialny sposób, którego oczekujemy. I na żywo. Czyli wiarygodnej, pełna dostępność przez internet wiarygodnego przekazu, interaktywność i formuła zabawy. Bo tutaj, sterując kamerą tak naprawdę, to ja jestem troszkę w trakcie takiej gry. Gry, gdzie steruję robotem, czyli kamerą, i ten robot pokazuje mi to, co ja chcę zobaczyć. Pozytywne oddziaływanie na emocje. No tam są czasami duże emocje, są różne wydarzenia, które się tam odbywają. My możemy je na żywo przy pomocy takich właśnie kamer oglądać. Tak naprawdę taki system CityView, ta idea, gdziekolwiek będzie zastosowany, czy w hotelu, w ogrodzie zoologicznym, w miejscowości, ten system to jest własna telewizja internetowa, a obsługującym tę telewizję, bo system jest oficjalnie bezobsługowy, ale obsługuje widz. Jeszcze ma z tego frajdę. Czy może być lepiej, proszę Państwa? Odbiór na komputerach, oczywiście, laptopach, tabletach, tak? Wszystko możliwe. Bezobsługowe działanie, no bezobsługowe w tym sensie, że widz obsługuje.
i najkorzystniejsza relacja jakości do ceny. Jeśli ma zapytania, chętnie tutaj odpowiemy. Wykorzystanie potencjału, podsumowując, internetu. Wzmocnienie, niesamowite wzmocnienie siły przekazu tego, co Państwo chcą powiedzieć. Telewizyjna formuła do najważniejszych naszych zmysłów trafiająca wzroku, który odbiera ponad 85% informacji z otoczenia, bo dźwięk to treść, dźwięk to co innego, a treść tego, co ja mówię, te słowa, to jest zaledwie 7% komunikacji, jaka w tej chwili między nami się odbywa, między mną a Państwem. Optymalny przekaz w społeczeństwie informacyjnym, szczególnie dostosowany do młodego pokolenia, ale nie tylko. Przykładowe metody monetyzacji. No, widz internetowy może na przykład sterować całym systemem, może jedną z kamer na określony czas, ale za jakiś pieniądz, na przykład za SMS-a, tak? Jak ja nieraz jestem w różnych miejscach fajnych w Polsce czy na świecie, to luneta kosztuje, trzeba wrzucić tam, nie wiem, euro, 50 centów, tak? Trzeba wrzucić u nas złotówkę czy 2 złote i po jakimś czasie klapka jest, pach, nie ma. Ale w tej lunecie nie pojawią się żadne reklamy, a u nas jest możliwe i nie musi być płatne przez widza, może być opłacane przez jakieś reklamy, napisy, które się pojawią, tak jak na YouTubie, ale bardzo efektownie. I my o tym decydujemy i YouTube nic z tego nie zabierze. Konkursy. Widz poszukuje ukrytego elementu, na przykład zdalnie sterując kamerą. To są tylko podpowiedzi oczywiście. Jakiekolwiek konkursy Państwo będziecie urządzali, no cóż, element losowania widoczny na wizji, pełna wiarygodność, nikt nie, nic nie zarzuci, że jest jakieś wątpliwe czy oszustwo. Dlaczego City View Live, podsumowując, pełniejszy przekaz atmosfery, widoków, ekspresji, emocji, no i tych informacji marketingowych, tak? Poprzez ujęcia z różnych punktów widzenia optymalnie kierujemy uwagą widza dzięki zmianie planów. Tak jak w tej chwili tu realizator, prawda? Zmienia plany, dojeżdża, odjeżdża, bliżej, dalej, mniej więcej dopasowując do tego, co tutaj, o czym mówimy, w jaki sposób. To jest tak zwany montaż na żywo. Najtańszy, bo na żywo, tak? Nie trzeba żadnej postprodukcji potem. No, profesjonalny wygląd tych materiałów. Proszę Państwa, to jest nieduże pomieszczenie. My tu mamy 20 metrów, a to jest studio telewizyjne, w którym w tej chwili 3 osoby pracują, a normalnie w takim studiu to jest kilkanaście. Jakie ogromne oszczędności. A taki system Live TV, obsłużony typu City View Live, obsługiwany jakby przez osobę, która ogląda, osoby, które oglądają, no automatycznie praktycznie nic nie kosztuje obsługa, tak? Więc to jest praktycznie program telewizyjny, jak Państwo widzieli. Jeszcze na koniec takich parę przykładów, takich kamer z City View, no zamontowane w różnych miejscach, w takich balonach tutaj, tak, tutaj jest w czasie montażu widoczny, balon jest zdjęty, osłona przeciwpogodowa, także to tam przez cały rok sobie spokojnie wisi. To są kamery telewizyjne, przypominam, nie monitoringowe. Kamery telewizyjne w bardzo dobrych parametrach, bardzo dobrym zoomie, a jednocześnie coraz tańsze i naprawdę w bardzo przystępnych cenach, no, każdą hotel, każdą miejscowość, ogród zoologiczny, na pewno na to stać, a przy pomocy sponsorów bez większych problemów. Kanały odbioru przekazu telewizyjnego, przypominam dla tych z Państwa, którzy nie pamiętali o tych informacji, 85 informacji dociera wzrokiem. I szukamy tego wszystkiego, co jest na żywo, czytamy jednocześnie informacje, wizytówki, podpisy, tak, komunikaty lektora, podkłady muzyczne. To wszystko jest bardzo ważne. Przypominam stronę szczecinlive.pl, system o nazwie CityView do zastosowania wszechstronnego. Ogrody zoologiczne, parki narodowe, hotele, restauracje, ale też i miejsca z pięknym widokiem. Pokażmy hotel i pokażmy jego otoczenie. Pokażmy restaurację, pokażmy jej otoczenie. Pokażmy piękne miejsca w waszej miejscowości. Szansę dajmy, żeby zdjęcie czy kawałek filmu, tak, zapisane na dysku, trafiły też na stronę internetową, na waszego fanpage'a, na profilu na Facebooku, na Instagramie. Żyjemy w epoce cywilizacji obrazkowej i cywilizacji na żywo. System City View, no, lepszego rozwiązania Państwo nie znajdziecie. Rozwiązanie, które jest na miarę naszej epoki, tutaj robimy nasze strony, tak, systemy dla sal obrad, między innymi sal konferencyjnych, tu też w hotele zwracam uwagę, wyposażamy sale konferencyjne w takie systemy właśnie do obsługi konferencji, sympozjów, zjazdów, relacji na żywo i sale obrad sesji rad miejskich, rad gmin, sejmików też wyposażamy właśnie w takie najnowocześniejsze systemy na świecie. Kościoły jak najbardziej, tak, z wielu znanych kościołów i ta liczba przybywa, tak, są już relacje robione przy pomocy naszych systemów też, opartych wszystko o kamery zrobotyzowane. Na uczelniach też takie sale wykładowe są formą sal konferencyjnych. Uczelnie, szkoły, studia radiowe wyposażamy w takie systemy. Jest tego oczywiście zastosowanie mnóstwo. Hale sportowe, tak, naturalnie.
muzea, tutaj pokazałem taki przykład, spokojnie, tak, do muzeów też mamy tutaj już liczne zapytania i projekty wdrażane. Dziękuję bardzo za uwagę, bardzo dziękuję za tak liczne uczestnictwo dzisiaj i zapraszamy na nasze strony internetowe, naszą firmową główną stronę Live TV Systems, nasze profile społecznościowe, będzie nam miło, jak Państwo nas polubią, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na system, który dzisiaj był naszym głównym bohaterem, CityView Live TV, czyli to potencjalnie Państwa własna telewizja internetowa, bezobsługowa, a jednocześnie o ogromnym walorze reklamowym, marketingowym. Życzę sukcesów w działalności i zapraszam do współpracy.